Poco loco. Duże burrito. Mówię swoich rzeczy, tylko nie widzę, ale mam nadzieję, że nie znikną. 11. 11, no. Najlepiej nie rób mi bonusu. Czekaj. No, myślę, że bliżej się nie da. Chyba. Czekaj, nagrywa się, bo kurwa, już się zaczynam. Co? 2? Chcecie się liczyć głośno? Dobra, czekaj. Teraz będzie trzecia. No. 4, 5, 6. No. 7. No. 8. I przyjeżdżam tutaj, pobijam ostatni raz. 9. Smakuje mi burrito, nie ma zamiaru się popisywać. 10. 11. Dobra, dzięki. Siemaneczko, z tej strony Czerwony Pingwin. Jesteśmy kolejny raz, bodajże już chyba trzeci Spoko Loko. Przede mną siódemeczka z 11 kroplami. Było nagranie, że były dodane. Wczoraj zjadłem ostrą pizzę na festiwalu piwa w Warszawie na stadionie Legii. Impreza naprawdę była fajna. Mamy gorące burrito, duże, przecież jest ciepłe. Nic no, rozpakujemy i jemy. Mam nadzieję, że będzie pyszne tak samo jak zawsze. Za chwilę spróbuję pokazać, jak wygląda w środku. No. Więc co, sobie będziemy jedli. Ja. No, o coś już zaczyna wchodzić. Ale dalej smacznie. Czuć już tego mad doga, ha, no. W ogóle wziąłem z kurczakiem. Jak widzicie, burrito schodzi, ale mega się nie śpieszę. Chociaż połowa już jest zjedzona chyba. Najlepsze ekstraktowe danie w Polsce, jakie jadłem. Nie ma nic lepszego. Dzięki. Kurczę. Za niedługo będzie 4 minuty.
smaku? Pyszny. Myślałem, że przyjadę tutaj troszeczkę w innym celu, że będę musiał jeszcze wyjaśnić sprawę Al Forno, ale się już wyjaśniła i nie muszę nic na ten temat mówić. O, teraz ślina tam przeciągnąłem po podniebieniu, trochę dostaję. Wchodzi ta ostrość. Z 11 kroplami specjalnie wziąłem. O, przeczekam chwilę. Smaczne jest. No. Najlepsze ekstraktowe jedzenie ever. Na razie nie spotkałem się z niczym lepszym. Język dostaje. Żyletki się zaczynają pojawiać. Ale tak naprawdę już w końcówce dopiero. Jakbym chciał od początku przyspieszyć go zjeść naprawdę szybciej, no to za krótki filmik byłby. A tak i tak mamy dopiero 6 minut. Zrobimy afterburna, poczekam, bo na pewno będzie się rozkręcał, więc będzie widać, że pewnie coś, oczy mi się zaczynają szklić. I to się dalej chce jeść. Ludzi się pełno tutaj pojawia. No, teraz w tej końcówce jest czuć tą ostrość. No już. Nic nie ma. Co, kończymy. Tak wygląda 11 kropli w wykonaniu czerwonego pingwina. No, małe, nawet jeszcze nie katarak. No, poczekamy do 8. Może jakieś 5 minut afterburna. To się rozkręci pewnie. Afterburna. Ale. Troszeczkę łzy mi się próbują cisnąć, ale minimalnie jeszcze, nie jest aż tak źle. Język trochę oberwał i podniebienia. Chociaż usta też. No, czuję, że wchodzi teraz na oczy.
I takim wyzwaniem kończę małą wycieczkę do Warszawy i z powrotem. No jest okej. No. Oczy się trochę szklą, czuję. Na pewno spoko loko jeszcze można pochwalić za rękawiczki. Założyłem je bezproblemowo. No, taki żart, bo na festiwalu piwa w pierwszy dzień bez rękawiczek jadłem, potem czoło przetarłem. No i czułem, że trochę mnie paliło. Na szczęście nie dotłem, wiecie czego. Mały katar, a mam chusteczkę. Mam chusteczkę, wyjątkowo. Chociaż nie wiem, czemu ja sobie tych rękawiczek jeszcze nie ściągam. Po co mi te rękawiczki? Trochę mokra. Nagrywa się? To byłoby mało śmieszne. Się nie nagrało. No. Co? Gdzie się widzimy następnym razem? Napiszcie jakąś fajną miejscówkę, jak znacie na przykład. Coś ciekawego do odwiedzenia. Kiedyś może się pojawia. No. Jeszcze 2 minuty. Teraz najmniejszy komfort jest tak tutaj w tym miejscu, daleko skroni. Albo może troszeczkę bardziej z przodu. Jak się je ostre, to na przykład no ciężko jest wzrok jakoś podnieść do góry i patrzeć się tak centralnie w obiektyw, tak a propos. No. I naprawdę, nie chcę tutaj przyjeżdżać na jakieś inne krople. Nakręcać solo film. Jeżeli ktoś chce się, nie wiem, zmierzyć, to niech się odezwie, ale na moich zasadach, bo ja nie będę przyjeżdżał tutaj dla zabawy, bo ktoś chce ubzdura coś głupiego. Ej, dobrze wyglądam? Obsługa pokazuje, że jest ok. Dzięki za miłe komentarze pod filmem z pizzy ilościowej. Dzisiaj było miło poczytać po festiwalu z wczoraj o 10:00. Chociaż i tak poszedłem późno spać. Teraz jeszcze tylko podróż. Ale i tak w domu będę bardzo późno. No i właśnie minął Afterburn 5 minut. Dzięki za oglądanie. Tak wygląda Killer Burrito numer 7. Spoko loko, 11 kropli nagrane dla Was. Dzięki za oglądanie, dajcie komentarz na zasięgu, przyda się, bo wiecie jak jest. Więc dzięki, na razie.